Władze Suwałk są coraz bliżej uruchomienia suwalskiej karty mieszkańca. Już od 1 lipca rusza nabór wniosków. Będą one przyjmowane w 5 punktach na terenie Suwałk. Te punkty będą czynne od godziny 9 do godziny 17, po to, żeby każdy mieszkaniec mógł spokojnie pójść i załatwić swoją sprawę, złożyć wniosek. No i oczywiście, czy to na pierwszą zmianę, czy na drugą zmianę, to ten czas jest tak dostosowany pod kątem właśnie pracy mieszkańców. Już dziś warto zapoznać się z formularzami i dokumentami, które są konieczne do wypełnienia. Wszystko jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy Wydziału Spraw Społecznych. Suwalska Karta Mieszkańca będzie przede wszystkim uprawniała suwalskie dzieci i młodzież do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Klub łączył nas z Suwałki jako też wnioskodawca w tej sprawie. Wyliczał koszty tak naprawdę jakby z dwóch stron. Najbardziej interesujące dla naszych mieszkańców będzie na pewno to, ile tych pieniędzy w kieszeni zostanie, a licząc dojazd dzieci do szkół, to będzie 380 zł rocznie. To oszczędność na biletach miesięcznych. Ponad 500 zł rocznie zaoszczędzą rodzice, którzy dowozili swoje dzieci samochodami. Oszczędności będą miały również osoby korzystające z suwalskiego akwaparku, obiektów sportowych czy kulturalnych. Suwalska Karta Mieszkańca będzie funkcjonować od 1 września 2018 roku. Hala sportowo-widowiskowa Suwałki Arena nieśmiało, ale powoli wyłania się ponad ogrodzenie stadionu przy ulicy Zarzecze. Najpierw były te roboty takie ziemne, teraz betonowe. Widzimy, że już parter jest praktycznie wykonany chyba tak, jak inżynierowie mi mówią, w 90%. Trwają jeszcze roboty związane z zbrojeniem, konstrukcji ścian, które będą wylewane przy tak zwanej małej hali. Przygotowane są też szalunki do wylewania stropów w pomieszczeniach nad częścią południową zlokalizowaną pod trybuną. Są również gotowe pierwsze elementy żelbetowe tej trybuny. Koszt całej budowy to ponad 36 milionów złotych. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki to 10 milionów. Największa jak do tej pory hala sportowa w naszym województwie ma być gotowa wiosną 2019 roku. Czasu jeszcze jest niby sporo, ale tak na dobrą sprawę, wykonawca, jeżeli chce ten termin zachować, to powinien zrobić wszystko, ażeby w tym roku obiekt w stanie surowym powstał. W 2018 roku, a w 2019 roku te instalacje różne, te roboty wykończeniowe. Budowa hali sportowej to odpowiedź władz miasta Suwałki na zapotrzebowanie na tego typu obiekty w naszym mieście. Mam nadzieję, że ta dobra pogoda, dobra aura dla budowlańców będzie sprzyjała i hala w terminie zostanie wybudowana. A dla nas wszystkich życzę tego, żeby nadchodzący sezon, który ruszy co prawda w październiku, będzie udanym sezonem i tak naprawdę maj 2019 roku będzie szczęśliwą datą na mapie sportowej naszego miasta. Będzie to data odbioru hali, a także awansu naszego klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Powierzchnia użytkowa Suwałki Arena to ponad 6600 metrów kwadratowych. Hala o wysokości prawie 13 metrów będzie miała powierzchnię sportową wielkości 1745 metrów kwadratowych. Rozpoczął się nabór wniosków do 6. edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Suwałk mają ponownie do wykorzystania aż 2,6 miliona złotych. Kwota, podobnie jak rok temu, podzielona jest na 3 grupy projektów. 2 miliony to są te projekty duże inwestycyjne, 0,5 miliona 500 tysięcy to są projekty inwestycyjne, tak zwane małe. No i te 100 tysięcy mamy na te działania takie miękkie, na działania jakieś kulturalne, społeczne. To jest taka nowum, które w tym roku realizujemy i udało nam się już kilka takich projektów zrealizować. Szczegóły dotyczące naboru wniosków oraz zasady można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz uzyskać u pracowników Wydziału Inwestycji. Czasu jest sporo, bo od 15 czerwca do chyba 16 sierpnia, 2 miesiące, zebrać te 15 podpisów, przygotować ten wniosek, to żadna sprawa. No i później będzie weryfikacja i później od 22 października będzie głosowanie. Którego wyniki poznamy pod koniec tego roku. Inwestycje
Propozycje, które wygrały ubiegłoroczne głosowanie na suwalski budżet obywatelski, są sukcesywnie realizowane. Kończy się już powoli realizacja jednego ze zwycięskich dużych projektów – remont ulicy Falka. Modernizacja ulicy zdobyła w ostatniej edycji suwalskiego budżetu obywatelskiego rekordową liczbę 2112 głosów. Te inwestycje, które realizowane są z udziałem mieszkańców, są inaczej trochę postrzegane. One są bliższe naszym mieszkańcom, bo dzisiaj na dyżurze zgłosi się osoba, która pilotowała jeden z projektów budżetu obywatelskiego i jego realizację. I kilka osób przy tym projekcie jest zaangażowanych, które przyglądają się inwestycji, jak ona przebiega, rozmawiają, podpytują, coś sugerują. To jest przykład na to, że mieszkańcy chcą tego i akceptują.